Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na pierwszy odcinek, no myślę, że w nowej serii Heavy Cargo. Jakiś czas temu ogrywałem wersję demo tej gry. Teraz wyszła na PC-ty i na konsolę. Kupiłem wersję na konsolę Xboxa, dokładnie. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Może dlatego, że jakoś wolę bardziej konsolę od PC-ta. Nie mam pojęcia. Mam PC-ta dużo mocniejszego od konsoli, a i tak wolę grać na konsoli. Może chore to, może nie chore, ale jakoś tak. Mój wybór, nie? Jest to moje pierwsze odpalenie, więc warto by było się rozejrzeć. Grafika, jakość, wydajność. Jakość, wydajność. Ciekawe, wydajność to pewnie będzie jakiś Full HD, a jakość pewnie ten. Dobra, stawmy jakość, skoro twórcy tak ładnie zrobili. Dźwięk. Na pewno bym sobie muzykę wyciszył, bo to zawsze daje po uszach. Głośność SI. Smutne jest to, że po 10 tych się da tylko przełączać. Dobra, zostawimy tak. Kierowanie. Właśnie. Można kierownicą grać, a ja nie podłączyłem. Dobra, to będzie wezwanie na drugi odcinek. Podłączę kierownicę, zobaczymy jak działa. Zresztą tak nie pamiętam dokładnie. W tym demku to owszem, gdzieś tam jechaliśmy, ale tam była kierownica potrzebna. Okej. A co to jest przypisanie klucza? To chyba bardziej jak klawiatura wygląda. Znaczy przyciskologia. No w sumie okej, dobra. Twórcami co? Niemcy są? Ciekawe, czy jakiś Polak chociaż tam się załapał. Katie Henning, Tom Henning, to może ten, może małżeństwo. Dobra, zobaczymy, jak wyjdzie gra. Kontynuować to nie mamy co, wczytywać też nie mamy co. Idziemy nową grę. Proszę cię bardzo, możemy kobietą albo faciem. Kim ja w demku grałem? Niech będzie taki prawdziwy niemiecki ten. Nazwa profilu. Horst. Przy okazji zobaczę, czy mi klawiatura działa nadal. Zobaczmy. Działa, proszę bardzo. Stefan. Kupiłem sobie klawiaturę, która ma jakby, jest na Bluetootha, USB i ma swojego dongla. Do tego dongla podłączyłem do Xboxa i proszę bardzo, mogę sobie przełączać elegancko. Dobra, to nazwiemy go Stefan. Co prawda to tak mało niemieckie. Stefan to by był pewnie ten po niemiecku jakoś, ale olejmy to. Będzie Stefan. Wygląda jak Stefan. Jesteśmy Stefanem. Dobra. Samouczek jeszcze raz przechodzimy. Porównamy, jak to wyglądało, bo wydaje mi się, że w wersji demo na Steamie co było, to też było wersja samouczkowa. Też niewykluczone, że ta gruba dupa wygląda znajomo, to czyli ten, może w demku też grałem. Mężczyzną. Kurde, ale jak szybko biega normalnie. Ale ładnie działa. Jeżeli to jest kwestia jakości, ciekawe jak będzie dalej, ale tak na moje niewprawione oko to wygląda, że raczej 60 klatek jest. No to fajnie. Ale dobra, no nie mówmy jak to mówią, hop. Dobra. Tutorial, ukończony samouczek, skręć w lewo. Aha. To taki. O, możemy podskakiwać, dobra. Przykuc nawet jest. Będziemy się skradać do biura szefa. O, może całą grę tak przejdziemy na kuckach? Co by na to? Aha. O,
obróć się. W sensie... To jest obracanie się? Okej. Fajnie by było to zapamiętać. Te samochody, ciężarówki też wyglądają znajomo. To musiała ta grupa wypuścić, kurde, TOX 2, to nie są ci od... nie track drivera, tylko... Kurde, też taka gra o ciężarówkach jest dosyć fajna. To się po Niemczech zasuwa. Jak ta gra się nazywa? No ty, dobry. Mamy ten, strefowanie, czy jak tam się nazywa? Strafing. Dobra, idziemy. Are you ready to go? Get yourself familiar with the vehicle and join us. We could need your help. Okej. W kabinie trochę laguje. Zobaczmy, czy się da w losie zmienić na wydajność. Też laguje. Aha, wyjść nie możemy. Ciekawe, czy muzyka jest na licencji. Wolałbym nie. Ale powiem szczerze, że te skacze ten obraz. To bez sensu. Dajemy jakość. Co mi tam? No dobra. Trochę mniej lagowało. Dobra. Jak to mówią, grafika nieważna. Jakby była grafika ważna, to bym tą grę kupił na Steamie. Do 16 października bodajże jest za 91 zł. Normalnie chyba powyżej 100 grubo kosztuje tam 120 czy coś. Dobra. Zmień kamerę orbitującą. Gruber. Ej. A teraz nie klatkuje tak jak w środku. Co tutaj tak w tej kabinie laguje? Rozumiem, że w tym momencie moglibyśmy przejąć tą, byśmy kierownicą mogli jechać. Zwolnijmy hamulec, uruchamiamy silnik. Widzę, że kierownica fajnie reaguje. Nie wraca sama jak dzika. Dobra. Może będzie fajnie. Co da? Pracę silnika, chwilowo nie słyszę. Okej. Samochody reagują, okej. Brutto, kurde, jak ta gra się nazywała? Grałem w nią. Pamiętam, tam się ciężarówki kupowało. Były te naczepy ze świniami. Samochodowe dali. Kurde. Fajna gierka była. Fajnie się grało w sumie. To fajnie, że coś nowego wypuści. Teraz wezmę sobie głośniej trochę. Coś nie słyszę tego silnika za bardzo. Proszę bardzo. Pamiętam też, że długie czerwone światła były w tej grze. Może będzie reklama. Ta gierka z metrem też jest fajna. Tylko mnie nie stać. Jak się centruje kamerę? Tempomat jest pod prawym grzybkiem, pod lewym grzybkiem. To już pewnie na kierownicy tego nie... Chociaż nie, no jeżeli da się przyciski konfigurować, to może sobie skonfiguruję. Dobra, no, spróbuję na pewno spróbuję następny odcinek, żeby był na kierownicy. Spoko, jest ciekawe, czy jest też mandaty za przekroczenie prędkości są na przykład. I się przekonamy, czy muzyka jest na licencji. Dobra. Połączyłem tempomat. A, 70 możemy jechać, proszę bardzo. Jest wszystko pokazane. Okej. Ciekawe, czy da się wyłączyć to powiększenie jakby mapy, jak jedziemy. Tak, żeby się tylko kierować tutaj wyświetlaczem. Na padzie kieruję się na razie jakbym, że tak powiem, kartonem jechał. Ale okej. Nie ma co wybrzydzać. Przynajmniej jest duży jakiś teren. Było wczesne żółte było. No ale podoba mi się, że od razu mamy tempomat. Tylko jeszcze by się przydało odkryć jak się załącza, jak się kamerę centruje.
samemu. Hey, rookie, still on track? That's nice. You need to do something for us. We forgot to take a picture on our way. Please take a photo for us. Okej, zaczynam sobie to przypominać. To będzie jakiś transport jechał i to będziemy musieli na krawędzi ten... hamulec chciałem zaciągnąć. A wychodzimy jak? A. Dobra. Widzę, że nadal nie zrobili ten animacji wychodzenia z tego, ale... Ale przynajmniej postać widać. W tej grze, o której zapomniałem tytułu, też się ten wychodziło i podczepiało różne rzeczy. Jak się robi zdjęcie? LB? Okej. I co, mam jakoś odejść? Podejść? Chyba oddalić się, żeby było na krawędziach, dobra. I oczywiście nikt mnie w tym momencie nie ten... nie walnie. Poczekaj, jak ten manewr wygląda. No, przynajmniej kierowcę widać. Nie no, spoko. Wykonaj zadanie rozpoznania. W sensie co? Zakończ zadanie, wróć do swojego pojazdu. Aha, dobra. Czyli tu mieliśmy przyjechać zrobić fotkę, żeby wiedzieć, co nas czeka. Okej. I jedziemy dalej. Jak się oczywiście... Oczywiście musiało się światło zmienić. Tak, no pamiętam to. I my chyba dojedziemy do tej... ciągnika, gdzie będziemy takie wielkie śmigło czy coś, rurę, nie pamiętam dokładnie, transportować. To dokładnie było w demku. No ale okej, no przekonamy się, jak to wygląda przede wszystkim na konsoli. No i w pełnej wersji. Tylko to, kurde, też jest słabe. Okej, że można na kierownicy jechać. Ale będę musiał lawirować między gamepadem a kierownicą. Zresztą zobaczymy. Może akurat w tą grę nie trzeba jeździć na kierownicy. Na pewno drugi odcinek sprawdzę, jak kierownica tę grę obsługuje, czy obsługuje ją w 100%. Czyli, nie wiem, najadę na jakąś górkę, będę czuł to na kierownicy, czy przywalę w coś, to też będę to czuł, czy po prostu będzie jak zwykle kierownica tylko reagowała na skręt, w sensie takim, że będzie autocentrowanie i jakiś tam opór stawiać przy skręcaniu i tyle. Najczęściej tak gry są obsługiwane na konsolach. Czy się wyjątkiem było, co to było? A, Taxi Life. Polacy, o dziwo, zrobili na konsoli, w końcu wprowadzili kierownicę i tak wygląda, że jak najdziemy na krawężnik, to czujemy to. Nie miałem przyjemności, jak nagrywałem odcinek na kierownicy ostatnio, żeby coś przywalić, więc nie wiem, ale zakładam, że też tak będzie, że jak coś uderzymy, to poczujemy. Dobra, zakładam, że tu mamy stanąć. To na pewno się też kierunki włącza, ale chwilowo jeszcze nie wiem. Okej. Okay. A, i takie coś będziemy wieść, dokładnie. Kontynuuj. You've arrived. Perfect timing. Our driver's canceled. You have to stand in for him. So jump in the truck and save the day. Okej. Okay. Wysiadamy. Słabe to wysiadanie. Wolałbym jakąś taką symboliczną animację, że wysiadamy. Wsiąść do ciężarówki z wykrzyknikiem. Zwężenie barierek. Przede mną przeszkoda. Ciężarówki, czyli do tego. Jeszcze się przyjrzyjmy, jak to wygląda. Okej, okay. No tak jak w DM-ku w sumie. Ale ja pierdził, jakie to małe. Ile to ma kół?
nie mogę. Grubo. No ale w końcu gra jest to przełożeniu do transportu się takich rzeczy właśnie. Nie ma co płakać. Gruby hajs na nią wydałem. Dobra. Ręczny zwolniony. Co, jedziemy, rozumiem? O kurkę wodala. Wolno startuje. Ciekaw jestem, jakie to musi być odczucie na tem. Na kierownicy. Ja nie zawadziłem tym? Przecież ja tym zawadziłem. Czy nie? O kurde. Patrzę się do tyłu, a pachołki ścina. Kubeczek. Nie no. To na przykład już nie szarpie obraz. Ciekawe. Dobra, idziemy, idziemy. Dajmy tempomat w tym wypadku. Aha, tempomat nie łapie przy tej prędkości, serio? Ale przy się do... Nie łapie. Nie no, zaraz. Pokazuje, że jest załączony tempomat. A prędkość spadała. O, właśnie jeszcze trzeba pochwalić, że lusterka działają. Nie no. Tempomat. Kurde no, serio? Widocznie nie da się tempomatu załączyć, ale no. Mogłaby gra o tym powiedzieć, skoro ten. A światła jak się zapala? Okej. Proszę bardzo. Trzeba zapalić światełka. Nie no, ogólnie spoko jest. Zresztą demko też mi się podobało, inaczej bym tej gry nie kupił. Znaczy, no dobra, co tu się oszukiwać. Jak jest jakaś krapisze, to też często kupuję takie gry. Żebyście wy nie musieli kupować. Nie no, ale tu nie zakładałem, żeby ta gra była jakaś słaba. Wait, these guardrails will block your way. Let me remove them quickly. Okej. Czyli co, musimy się... Jakieś zadanie przygotowujące. Musimy gdzieś do... Jakoś się przełączało między... Aha, dobra. Samo się przełącza, dobra. Mamy koleżankę. To co, jakbyśmy grali nią, to byśmy teraz na grubasa przeszli. Znaczy, przepraszam, na dodatnio kilogramowego. A, tutaj była ta barierka chyba, tak? Zdemontuj barierkę. Tu mieliśmy chyba demontować, mi się wydaje. O, dokładnie. Szkoda, że nie podświetla. O kurde, ale głośno. Jest cicho, cicho i nagle głośno. Ale tak trochę nie wiadomo, gdzie trzeba co robić. Teraz przy barierce to palicho, ale potem mogą być takie etapy, gdzie nie będziesz wiedział. Kurde, proszę bardzo. Już pewnie też grając demko komentowałem, że koleżanka silna jest. To jest typowa niemiecka kobieta. Żadnej pracy się nie boi. Jej babcia w NRD przyjmowała sterydy. To był prawdziwy przykład, że jej babcia miała wąs. Dobra, koniec żartów prowadzącego. Odkręcaj. Będę cię Helga nazywał. Helga. No. Że
też tak fajnie się demontuje te barierki. Nic zardzewiałego, nic nie trzeba stuknąć i w ogóle. Ale kurde no. To jest niemiecka ta technika, technologia. W Niemczech tak wszystko działa elegancko. Okej. Cudownie. Biega jestem. Myślałem, że zahaczy o ten. O światła, a jednak nie. Dobra. Jest okej. Gdy skończę demontować barierki, udaj się do znacznika docelowego. Dobra. Podskakuję jak w gotiku. Ale do tyłu. Do tyłu jak fajnie podskakuję. Dobra, nieważne. Zanim opuści to zadanie, usuń z ekwipunku wszystkie narzędzia. Okej. Zadanie przygotowujące wykonane. Dobra robota. Tylko po co ten wykrzyknik? Okej, I'm done. Be careful on the next bend. You have to take a wide arc. Go on. Kurde, zapomniałem, że ręcznie zaciągnąłem. Dobra, idziemy. Na pewno będę uważał. Zakładam, że auto prowadzące zjechało, a my lecimy tak jak pokazane są słupki. Tak zakładam. Ogólnie na ogół mam zawsze problem ze skrętem w prawo. Ścinam zakręty, ale spróbujemy. Nawet nie chcę kamery włączać. Można włączyć. Serio? Okej. Słabo to wygląda. Mogłem bardziej pojechać. Ale nie źle. Okej. Szkoda, że od razu do kabiny nie można wracać, tylko trzeba się przeklikać przez cztery kamery. Dobra, ale daliśmy radę. W końcu to samouczek. Dajesz, Stefan. Jedziemy. Nie krępuj się. Ciekawe, jaką prędkością możemy maksymalnie jechać. Działa w ogóle ten tempomat? Chyba działa. Jak się 30 przekroczy. Nie pamiętam od jakiej prędkości tempomat zaskakuje. Podstawiałbym za 20. Nie no, nie działa tempomat nadal. Kurde. Czyli prawdopodobnie jak mamy to podpięte, to tempomat nie działa, no ale mogłaby gra o tym powiedzieć. Ciekawe jak się kierunki włącza. Nie tak. Prawy kierunek. O! Po prostu. Okej. Tak jak lubię. Lewym i prawym bumperem. Dobra, jedźmy. Zastanawiam się, czy bardziej się środka nie trzymać. Chyba lepiej środka się trzymać. Kurde. Wkurza mnie trochę ta kamera. Inna sprawa, że mógłbym je ten bus prowadzący tak prowadzić. Powiedzmy, jeżeli mielibyśmy bardziej po środku jechać, to żeby on środkiem też jechał. Ale może za dużo wymagam. W sumie ta automapa nawet dosyć czytelna jest. O dziwo. Zobaczymy jak będzie dalej. Dalej może być tylko lepiej. Ogólnie nawet byłem zdziwiony, że ta gra wyszła równocześnie na PC-cie i na konsoli. Obstawiałem jakoś tak, że najpierw idzie na PC-cie. Szczególnie, że nie no, ona nie była we wszystkim dostępie, ale było demo. Na PC-cie, tu na konsolach chyba demo nie było. Ale spoko. Jest, cieszmy się. Działa nawet płynnie. Dosyć nawet ładnie to wygląda.
Oczywiście nie pamiętam, jak wersja na PC-cie wyglądała. Ale grunże jest spoko. Nie narzekam. A to pamiętam, że będziemy tym dźwigiem coś żurawiem robić. Normalnie aż mi się ten Construction Simulator zaczął przypominać. Też tam taki żuraw fajny jest. Tylko nie pamiętam, czy akurat w Construction Simulator żurawiem się fajnie kieruje. Tutaj może być tak sobie. Very good. Now we need to unload our cargo and place it in the designated area. Use the crane to deliver the load. Ale naturalnie. Oj, muszę się poprawić trochę. Można powiedzieć, że zjechałem na fotelu już na sam dół. Co zauważyłem, że zjeżdżam, jak nagrywałem parę odcinków na kamerce ostatnio. Z każdą minutą się zsuwam z fotela. Wsiąść do kabiny sterowania dźwigiem. Dobra. Czemu on się tak nie obraca, tylko tak bokiem zaczyna biec? Ej. To mogłem inaczej obejść tą brykę. Od strony przy kabinie, ale dobra. Zobaczmy. A do dźwigu się wchodzi z tyłu, dokładnie. Dobra. Aktywuj. Wysuń stabilizatory. RB. Przytrzymaj. Okej. O, to już jest fajniejsze. W Construction Simulator to się po prostu jeden guzik wciskało. Aktywuj hak dźwigu. Jakaś ta kamera jest. Dobrze, że są te podpowiedzi. Zmień widok na hak. Okej. O. Wysuń ramię. Zakładam, że to po środku. Mamy coś wziąć. Okej. Pokazało się coś. Okej, jest zielone, więc chyba spoko. B, odczepianie, podczepianie, a do góry? Okej, ale tego się nie ten? Chciałem opuścić hak, a nie ten, tylko lawirować, ale widzę, że cofanie, wysuwanie dźwigu. To jest to. Dobra, zaczepmy zatem. Okej. Ale nadal nie wiem jak. Śnią. Dźwig. Znaczy to ten hak opuszcza. Oho, zahaczyłem o latarnię. Brawo ja. Jak się robi, żebyśmy ten... A, tak, jest ten. Okej. Okay. Nie, to aż tak to nie chciałem. Bardziej coś takiego. Chociaż, kurde, no nie wiem, która kamera lepsza. Chyba ta na razie. Cofamy LT. Opuść hak, ponieś hak. Aktywuj tryb haka. Aha, dobra. Y-kiem. Rozumiem. Oj, dużo wody wisiela upłynie, zanim to zapamiętam wszystko. Musimy idealnie. Zaraz weźmy... Cofa się. Tak się cofa. Wydaje mi się, że to już można by odczepić. Awesome. Let's call it a day. You tell the customer we're finished and then we can enjoy our lunch. Ustaw hak równo z tym. Dobra, czyli przełączamy do góry. Podnosimy. T.
czyli Y-kiem się przełączamy. No w sumie dobrze. Construction Simulator od razu było, że tak powiem, wszystko w jednym miejscu. Potem człowiek się gubił, a tutaj jakby przełączamy sobie. W Construction Simulatorze ten zdarzało mi się, że towar przesuwałem w prawo, jednocześnie mi ten hak do dołu zjeżdżał. Więc było słabe. Ale to powoli idzie. Okej. Wyjdź z pojazdu, dobra. Bieżące zadania, zakończ misję. Wysiąść z dźwigu, podejść do znacznika docelowego. A, tutaj. Okej. Gratulacje, udało ci się kończyć samouczek i możesz ruszyć z pierwszymi misjami. Naciśnij, nie wiem, select, aby otworzyć mapę i wyświetlić dostępne misje. Po ich wykonaniu odblokujesz dodatkowe części do pojazdów. Zamontujesz je w warsztacie na terenie firmy. Jeśli znajdziesz się zbyt daleko od pojazdu lub nie potrafisz go odnaleźć, tak, serio? Uda się zgubić pojazd? Możesz poprosić pracownika, aby go do ciebie podprowadził, ściskając Y. Now that the ink is dry on your employment contract, it's time for you to take on a few jobs yourself. You can find the available jobs on the map. Congratulations on your permanent position. Poskakiwanie do przodu jest ok, a do tyłu jest dokładnie to samo, tylko animacja jest odwrotna. Dobra, w tym momencie kiedyś pamiętam, że demko skończyliśmy z obietnicą, że będę grał dalej, tylko potem się okazało chyba, że to demo było czasowe, przynajmniej dla mnie, bo nie mogłem dalej grać. No tym razem spróbujmy coś zrobić. Pusta skorupa. 4x2, naczepanisko podwoziowa, dwuosiowa z napisem, który się nie mieści w ramkach. Polski bardzo zły język, szeroki. Zresztą Niemcy też mają długie słowa, już bez przesady. Ale to co, mogę tylko to wybrać? Nic innego? A nie, mogę wybierać. Ale pusta skorupa jest jako pierwsza. Wszystko jest na trzy gwiazdki. Dobra, weźmy tą pustą skorupę zatem. Zaakceptujmy. Śleć. Oh my god. Ile to trzeba przejechać do tego? A znak zapytania, to co to było? Dobra. Jak się stąd wychodzi? Tak się wychodzi, dobra. Światła się zapalało. Nie pamiętam, jak się światło zapalało. Y-kiem po prostu, dobra. No to jedziemy. No fakt faktem, że odległości są dosyć duże, więc można by się na kierownicy pobawić. Ale też jest, jak widać, dużo chodzenia. I na pewno operowanie żurawiem nie będzie miłe na kierownicy. Trzeba będzie kierownicę odkładać i padem kierować. Okej, no. Zobaczymy. Tak jak mówię, następny odcinek będzie na kierownicy. Tylko nie wiem, kiedy będzie ten odcinek. Może jakoś... No fajnie by było szybko nagrać ten drugi odcinek. Żeby jakby zobaczyć, jak dalej się ta gra sprawuje. Może coś koło środy, czwartku. Zobaczymy. Jak z czasem będzie. No w tym tygodniu jestem niestety na rano. To na ogół niedobrze wróży. Jestem na rano, to po prostu przesypiam dużą część wieczoru, zamiast na przykład coś ponagrywać, ale no wolę sobie pospać po powrocie do pracy, z pracy, niż jakby ten czas poświęcić na nagrywanie. Może jestem samolubem i tak dalej, ale no cóż, jestem wiecznym śpiochem. Czasem tak się zastanawiam, czy ja po prostu już
więc jak połowy życia nie przespałem. Nie no. Jak się da. W sumie moglibyśmy mieć jakiś taki zegar biologiczny czy coś, żeby nam pokazywało, ile w życiu już przespaliśmy. Życia. Pewnie jak się ma zegarek smartwatcha czy coś, to można sobie zobaczyć, odkąd się go posiada, ile się przespało, ale kurde, ale się dziwnie skręca. Pewnie na kierownicy będzie lepiej. On the road, o, ta gierka się On the road nazywała. To jest na pewno tych programistów, bo to, z tego co pamiętam, właśnie logo TOX 2 było. Zresztą podobne firmy jeżdżą na ciężarówkach i ten. No i ogólnie bardzo podobna. Tylko, kurde, On the Road miało ostrzejszą grafikę na 100%. To jest bardziej rozmazana. A przypominam, że gramy w trybie jakość. A tryb jakość, jak wiemy, powinien mieć rozdzielczość podbitą. Ale na plus jest to, że przede wszystkim lusterka płynnie działają. Nawet daleko widać. Nawet widać w lusterku, jak ciężarówka stanęła dęba przed chwilą. To co się właśnie często w takich grach dzieje, że tego co niby nie widzimy, to już gra, że tak powiem, olewa. W dużej ilości gier jest coś takiego, że jak na przykład coś nasze pole widzenia wjeżdża, to się dzieją czasem dziwne rzeczy z nimi. I tak samo jak z naszego pola widzenia coś już wyjeżdża, to wtedy też podskakuje albo gdzieś do nieba leci. Coś takiego. Pytanie podstawowe. Czy tutaj jest jakieś mandaty są? Wydaje mi się, że jeszcze nie udało mi się złamać przepisów. Ale w tym On the Road były mandaty za przejazd na czerwonym, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy jak się prędkość przekraczało, to coś było. Ale tak mi się wydaje, że coś było. No tak jak na razie, jak się jedzie, to jest spoko giera. Zobaczymy, jak będzie dalej. I wygląda, że mapa jest sporawa. Więc GITES. Oby te przewożenie ładunku było dosyć ciekawe. I też jestem ciekaw, jak tą ciężarówkę się ulepsza. Tak samo jak w tym On the Road, że było. Nie no, w On the Road można było wszystko zrobić. Można było sobie ten w kabinie coś poustawiać, kolorki i tak dalej. Silnik się chyba wzmacniało. Wygląd zewnętrzny chyba też można było zmienić. Światełka inne. Jakieś malowanie chyba też było. Zbyte drogie było, ale było. Ale teraz na przykład kamera się nie wycentrowała sama. Hamulec ręczny. Tryb przetrzymanie. Oddalenie. Nie widzę, żeby coś było napisane. Menu czynności pomocniczych. Aha, wycieraczki tu są. To jest wycieraczka? No w sumie. Świata przeciwmgnielne, wyłącz kierownicę. W sensie widok? Tak. O, da się tego GPS-a wyłączyć. Okej. No to spoko. Podoba mi się. Czy komuś przeszkadza takie duże wyświetlanie w prawym dolnym rogu automapy, to można sobie to wyłączyć. Podobnie. Ile idziemy? 35. Dobra. Zablokowałem prędkość i lecimy.
odcinek wyjdzie, bo jeżeli tam to jadę i to wezmę, wiecie co, dzisiaj to chyba po prostu tam dojadę, bo to jest wpyte daleko, bo jest 40 minuta, a ja tak za bardzo też, no chciałbym się wyspać na poniedziałek, bo oczywiście ten odcinek nagrywam w niedzielę wieczorem, żeby był w poniedziałek na 14, a muszę wstać o 5.30, więc prosiłbym o wyrozumiałość. No a postaram się środa, czwartek, no bo czwartek, piątek dograć to zadanie, do którego teraz podążamy. Bo jak widzę, jest wpyta daleko. Ciekawe, czy musimy tankować na przykład. Odkryto punkt szybkiej podróży. O! O, Easy Tank. To dokładnie to jest jak on the road. Stacje benzynowe też się tak nazywały. To fajnie. Takie jedno wspólne uniwersum zrobili. W sumie nawet mogliby pójść dalej i połączyć na przykład On The Road 2 z drugą częścią tej gry na przykład. I by można było sobie wybierać, czy chcemy jeździć ciężarówkami, czy znaczy z towarem, czy właśnie ten przewozić większe rzeczy. Co to jest? Weź puszkę ze sprayem, stań nad rurami oznaczonymi na czerwono na podłodze. Przytrzymaj A. Serio? Weź puszkę. Stań nad rurami oznaczonymi na czerwono. Okej. I co my teraz robimy niby? Ciekawe. Jakaś nowość, nie mam pojęcia. I co, tu przyjdziemy wymieniać te rury, czy po prostu jakaś poboczność jest? I co my za to dostaniemy? Nic? Chyba nic. Tam jakieś góry są. Nie no, ładnie to miasto wygląda. Poszli do przodu chłopaki, moim zdaniem. On the road to po prostu budynki to były ten, po prostu naciągnięta tekstura i tyle. To fajnie, fajnie. Zasadniczo on the road mi się podobała jako gra taka z przewożeniem zwierząt i tak dalej. Miała coś w sobie ciekawego. Zresztą brakowało takich gier. Mnie nadal brakuje na konsolach. Na PC-cie to mamy idealnego Eurotrucka, czy tam American Trucka i... I czemu ten tempomat nie załapuje? Nie kumam tego. Teraz załapał. Może tempomat działa powyżej 40 km na godzinę. Może. O, teraz już się wyłączył. Nie wiem. Kierunek włączyłem już. Tempomat się wyłącza? To na serio. To tak wychodzi, że 40... Powiedzę, że 40 dopiero się za... Nie, no też się nie załączył. To mi się wydaje, że to jest zbugowane. Bo pokazuje ikonkę, że włączyłem tempomat, a... O, teraz włączyłem i... No i spada prędkość. A jest pokazane, że jest włączone. Coś tutaj chyba nie jest, nie halo. Jakiś mały robaczek musi być. Ojoj, za szybko jadę.
Kurde, daleko to jest. 1,5 kilometra. Jeszcze. Ale z tego co widzę, warto się rozglądać po mapie i coś szukać fajnego. Nie, podoba mi się to miasto. Na serio. Zobaczymy, jak w następnym odcinku, jak ta kierownica będzie się sprawować. Bo jeżeli rzeczywiście jest tyle kilosów do przejechania, to jak najbardziej można się bawić tą kierownicą. Okazyjnie łapać za gamepada i tyle. Prawego lusterka nie widzę. To w prawo. Kurde. Daleko jeszcze, mamo? Okej. Okay. Tyle czasu jadę do tego punktu, a zobaczcie, ile trzeba przejechać, żeby to zaliczyć. Ale to dobrze. Gorzej tylko, że będą odcinki po 1,5 godziny w takim wypadku. Jeżeli busem bez obciążenia tyle czasu jadę z jakimś dużym towarem, to taką trasę to ja będę z 2 godziny jechał. Za lekko ta bryka skręca. Nie ma jakiegoś napadzie przynajmniej obciążenia. Ciężkości się nie czuję. Na serio, tak jakbym kartonem jechał, nie wiem jakby to powiedzieć. Może na kierownicy się to zmieni. Ale na padzie niestety jest jak jest. Ale przynajmniej trafik dobrze działa, jak na razie nie zauważyłem, żeby się blokowały samochody. No ale z tym czerwonym światłem to sobie chyba jaja robią. Serio, tak krótko? Lipa, panie. No może też się tak rozglądać jak on the road. Elegancko. Ciekawe czemu z kabiny tak laguje w tej bryce. W ciężarówce tak nie lagowało. No ale idzie przeżyć akurat. Fajnie. Odwzorowana bryka. Nie powiem. Dobra, dajesz, bo się nie załapiemy. No i też mi się podoba, że mimo wszystko ta kierownica nie kręci się jak jakby miała ADHD. Elegancko, powoli jakby reaguje na skręt. Przynajmniej to jest fajne. W niektórych grach na padzie to po prostu macha tą kierownicą, jakby nie wiem, te ADHD miał. Dobra, kolejny punkt szybkiej podróży. Bardzo dobrze. Pewnie się przyda. Jak to jest na mapie oznaczone? Aha, takim i tym. Dobra. Jakby przewijaniem. I proszę państwa, jak on wcisnął. Dobra, dojeżdżamy. Wjadę na plac. I pożegnamy się z tą grą. Pierwszy odcinek, wydaje mi się, że spoko. Tak po tej pierwszej godzinie gry wygląda, że można ją polecać pod kątem wykonania. Nie jest jakiś to szczyt marzeń, ale ładnie, płynnie działa. Grafika no w Taxi Life na przykład jest lepsza, ładniejsza, ale jest na pewno tutaj grafika lepsza niż w City Driver to było? Ciekawy jestem też, czy da się
Zapisywać da się, dobra. Zakładam, że albo musimy tu stanąć samochodem, albo z buta tu wejść. Chyba z buta. Dobra. Wejdźmy, zobaczmy, co tu mamy. This job is a perfect introduction to the business. The route has hardly any nasty surprises in store. The train length is manageable, as is the wait. Have fun on this relaxed tour from Velslo's industrialized east to picturesque Lutjusen. Dziękuję pani. Czyli tłumacząc na nasze, to idealna robota, żeby postawić pierwsze kroki w branży. Na trasie praktycznie żadnych przykrych niespodzianek, a długość i masa zespołu do opanowania. Baw się dobrze na odprężającej wycieczce z uprzemysłowionego wschodu Velslo's do malowniczego Lutjusen? Lutjusen? Nie wiem. Okej, czas bieżącej misji. Aha. Czyli tylko takie coś wjedziemy. Elegancko. Dobra. Zapisujemy. No i cóż, dzięki bardzo za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Na kolejne zapraszam, tak jak wspominałem, środa, czwartek, piątek się postaram. Tak ostatecznie to by w sobotę było, ale raczej celuję środę, później na drugim miejscu jest czwartek, czyli środa albo czwartek. No i wtedy podłączę moją cudowną kierownicę Trasmastera T248X i zobaczymy, jak się będzie jechało. Bo jak będą właśnie takie przewozy, takich łódek czy coś, no to elegancko. Poza tym no fakt, że te trasy są bardzo długie, więc na kierownicy jak znalazł, moim zdaniem. No nic. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.